Serdecznie witam Was. Cieszę się, że zechcieliście poświęcić czas, ten wtorkowy wieczór, w zasadzie popołudnie, na to, żeby skupić się na Bożym Słowie. To jest coś bardzo wspaniałego. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, a tym bardziej nasz Pan Bóg, który dał nam przecież Słowo, abyśmy go rozważali. Ale zanim będziemy cokolwiek czynić, tak jak to robimy zwykle, myślę, że jest to bardzo dobry zwyczaj. Zawsze skłaniamy swoje czoło, swoje głowy, aby pomodlić się w pokorze do Pana, aby to Słowo przed nami otworzył. Także uczyńmy to i teraz, może wspólnie razem. Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam tą chwilę, kiedy możemy Twoje Słowo rozważać. Tak, jesteśmy świadomi tego, że przecież sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bez Ciebie nic nie zrobimy. Tym bardziej nie zrozumiemy Słowa, jeśli Ty nas nie wyposażysz, jeśli nie dasz nam ducha mądrości, rozumu, jeśli nie dasz nam poznania. Panie, chcemy, abyś tchnął w nas ducha, tak jak tchnąłeś w swoich uczniów, aby ich umysły mogły poznać Twoje Słowo. Tak i my o to prosimy dzisiaj. Niech Twoje imię będzie uwielbione ponad wszystko. Amen. Amen. Tak, kochani, omawiamy dekalog, 10 przykazań już od jakiegoś czasu. Jeśli dobrze liczę, to już 7 raz spotykamy się, aby skupić swoją uwagę, albo zwrócić swoją uwagę na dekalog, 10 przykazań. I tak jak już jest na ścianie wyświetlone, skąd wiemy o tym, że jest 10, a nie 11, a nie 12, a nie 8, czy jeszcze ileś tam. Wiemy o tym choćby z tego powodu, albo z tego fragmentu, w którym sam Mojżesz napisał w drugiej księdze swojej i spisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. Więc wiemy doskonale, że ich było 10, nie mniej, nie więcej. Ale omawiając poszczególne przykazania, a jeśli korzystacie z tych wykładów, jeśli słuchacie, jeśli w internecie także słuchacie tych wykładów, to wiecie dobrze, że to już 4 przykazanie, które będziemy omawiać. Ale chcę tak troszkę wrócić do tych 2 wcześniejszych, do 2 i 3, dosłownie na chwilę, ponieważ te przykazania, jako może w mniejszym stopniu albo w mniejszości stoją wobec innych przykazań, co do treści, mianowicie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że te przykazania jako jedyne mówią o karze, bo informują o tym, że będzie jakaś tam kara za przekroczenie tych przykazań. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy mówiliśmy o 2 przykazaniu, kiedy Pan Bóg mówił wyraźnie, że jest Bogiem, który karze do tam któregoś pokolenia. I okazuje łaskę znowu do któregoś pokolenia. Także już dostaliśmy informację, że Bóg potrafi ukarać. Że to nie jest tak tylko, że Bóg jest tak miłosierny, że bez względu na to, czy człowiek chce, czy nie, tak Bóg i tak mu przebaczy. Tak nie jest. Jeśli człowiek sobie tego życzy, to będzie ukarany. Trzecie przykazanie mówiło o tym, że Bóg nie pozostawi bez kary tego, który wymawia Jego imię nadaremno. Pamiętacie, to było 2 tygodnie temu, kiedy omawialiśmy to przykazanie. A więc dostaliśmy pewną informację, że Bóg karze. I pozwólcie, podzielę się taką refleksją, zanim zaczniemy omawiać ten temat, ponieważ może nasunąć się taka myśl o to, siedząc i słuchając tych wykładów, ciągu wykładów, przykazań, albo w internecie, słuchając tych wykładów, nasuwa ci się myśl i patrząc na swoje życie, widzisz konflikt w stosunku do przykazań. I jakby zdajesz sobie sprawę, że każde przykazanie, które być może do tej pory omawialiśmy, w jakimś stopniu przekraczasz. Jeśli jesteś taką osobą, chcę jakby podzielić się z tobą pewną myślą. Ponieważ pewnie zastanawiasz się, co zrobić teraz z tym faktem,
Co zrobić z tym, z tą karą, która obarcza moje życie? Co zrobić z tym faktem, że wszystkie przekazania stoją w konflikcie z moim życiem, albo ja stoję w konflikcie wobec przekazań Bożych? Otóż, czy istnieje jakieś wyjście? Otóż istnieje wyjście. Gdyby nie było wyjścia, Bóg byłby bardzo surowy wobec ludzi, wiedząc, że człowiek nie jest w stanie wypełnić przekazań. Co zrobił wobec tego Bóg? To jest Ewangelia. Posłał nam swojego Syna. On wziął całe to przekleństwo, karę i winę, która powinna spocząć na nas, wziął na swoje barki, na swoje ramiona. Poszedł na Golgotę, aby tam przybić je do drzewa. I ratunek możemy mieć w Nim. Tak jak już powiedziałem, jeśli człowiek nie chce ratunku, jeśli człowiek nie szuka ratunku, nie interesuje go ratunek, to tego ratunku nie dozna i cała ta kara spocznie na nim. Ale jeśli chce ratunku, należy zwrócić się do tego, który ratunek przyniósł nam, do Jezusa Chrystusa, do Bożego Syna. Także chciałem to powiedzieć, ponieważ mówiliśmy o jakiejś karze, mówiliśmy o karze za przekraczanie dekalogu, przykazań Bożych. Kiedy się mówi się o karze, należy powiedzieć też o wyjściu z tych tarapatów, w których być może nie jeden z nas się znalazł. Kochani, przykazanie, które dzisiaj przed nami stoi, z którym będziemy się dzisiaj zmierzać, to przykazanie, które narobiło, że tak powiem, wiele zamieszania w kręgach chrześcijańskich. To przykazanie, które spowodowało, że wielu chrześcijan podzieliło się na różne denominacje. To przykazanie czwarte, które mówi o sabacie, które mówi o pamiętaniu o sabacie. Będziemy zaraz sobie wyświetlać całą treść. Ale tak sobie myślałem, że to właśnie się dzieje, kiedy człowiek staje się religijny. Kiedy człowiek jakby wpada w pułapkę diabelską. Kiedy człowiek w swoim życiu łapie się na te pułapki diabelskie. Otóż diabeł stawia w życiu człowieka wiele pułapek. Wiele sideł. Myślę, że nie odkryłem nic nowego. Ale pozwólcie, że taką myśl o to podam. No, diabeł nie każdemu daje takie same pułapki. Otóż świeżo nawróconej osobie nie podsunie myśl o letności albo o religijności, o jakimś tam obrzędowości w życiu. Taki człowiek na to się nie złapie, ponieważ jest tak gorący, tak zafascynowany Bogiem, tak rozmiłowany w Panu, że to mu nie grozi. Ale co mu grozi? Grozi mu zwiedzenie. Ponieważ on wszystko, co tylko jest oznaczone krzyżykiem, wszystko, co tylko ma rybkę, albo wszystko, co ma w swoim słowie słowo Bóg, chłonie jak gąbka w tym czasie. Jest nieczujny. Nie jest na tyle teologicznie rozwinięty, nie zna Bożego Słowa dokładnie, a więc chłonie wszystko. Ale człowiek ugruntowany w wierze, człowiek, który przeszedł już sporą ilość lat, na niego diabeł postawi inną pułapkę. Właśnie letność, właśnie religijność. I jeśli chodzi o to przykazanie, to uważam, że to jest właśnie gdzieś tam geneza nieporozumień wobec tego przykazania. Zrozumienie tego przykazania w sposób bardzo religijny, bardzo, bardzo niedojrzały. Będziemy mówić więc o przykazaniu, które mówi o sabacie. Jak to zawsze czynimy, będziemy także i teraz chcę to uczynić, skorzystamy z Nowego Testamentu. W Ewangelii Świętego Jana, 14 rozdziale, w 21 do 23 wiersza, to mówię tak na podbudowanie naszej wiary, na to, żebyśmy podbudowali się i upewnili w tym, że mówimy o czymś bardzo ważnym, bardzo błogosławionym. Czytamy oto taką wypowiedź Pana Jezusa. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, ale nie Iskariota,
Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Wierzę i tak mam to w sercu, że miłujemy Słowo i dlatego tu przyszliśmy, że miłujemy przekazania, dlatego tu jesteśmy i chcemy je rozważać. Przejdźmy więc do spisu treści, o czym dzisiaj będziemy mówić. Przede wszystkim przytoczymy sobie treść przykazania, będziemy chcieli poznać je całe w jego pełnej krasie, nie ucięte, nie skrócone, ale pełne przykazanie. I jak zdążycie zobaczyć, zauważyć, brzmi ono zupełnie inaczej niż to, które myśmy się nauczyli gdzieś w szkołach, na religiach lub jeszcze gdzieś indziej. Drugi punkt, czym był i czym jest sabat? Będziemy chcieli poznać to słowo, zrozumieć, czym był dla Izraela. Popatrzymy się na nie przez pryzmat czasu. A więc czym był i czym jest sabat, ponieważ on jest związany z tym przykazaniem. Trzeci punkt to Jezus a sabat. Spróbujemy się przypatrzeć, jak Jezus rozumiał sabat. Jak Pan Jezus podchodził do kwestii sabatu. Co On czynił w sabat. Jak on definiował sabat. Jak się tłumaczył faryzeuszom z tego, co czynił w sabat. I czwarty punkt. Czy chrześcijanie powinni święcić sabat? Musimy na to sobie odpowiedzieć, bo właśnie ta odpowiedź nie jest taka prosta. Skąd taki wniosek? Choćby stąd, że powstało wiele denominacji chrześcijańskich, w których jedni czczą sabat, spotykają się w sobotę, inni czczą w niedzielę, inni z kolei nie wiedzą, co czcić. I tak to właśnie wychodzi czasem, że nie wiadomo, co o tym myśleć, ale musimy sobie o tym powiedzieć bardzo jasno, odpowiedzieć na to pytanie. Każdy chrześcijanin powinien znać odpowiedź na to pytanie, ponieważ prędzej czy później znajdziemy się w sytuacji, w której ktoś weźmie Boże Słowo i powie, tu jest napisane, że sabat jest ustanowieniem wiecznym. Co ty na to, drogi bracie, droga siostro, który spotykasz się w niedzielę? Także musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Piąty punkt, chcemy sobie jakby powiedzieć, wytłumaczyć, jak chrześcijanie powinni przestrzegać czwarte przykazania, więc to, o którym będziemy teraz mówić. A więc przeczytajmy sobie, jak brzmi czwarte przykazanie. Będziemy czytać z dwóch miejsc. Najpierw z Księgi Wyjścia, z drugiej Księgi Mojżesza, z 20 rozdziału, od 8 do 11 wiersza. To jest to oryginalne miejsce dekalogu, miejsce, w którym sam Bóg przekazuje Mojżeszowi słowa dekalogu, on później je przekazuje Izraelowi. I brzmi ono w ten sposób. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. No i drugie miejsce to z 5 Księgi Mojżeszowej, a więc z Księgi Powtórzonego Prawa, dlatego nosi nazwę ta księga, nazwę Powtórzonego Prawa, ponieważ w tej księdze na nowo jest to prawo powtórzone i brzmi ono w taki sposób. Przestrzegaj dnia sabatu. Już widzimy różnicę. Tam było pamiętaj o sabacie. Tu jest przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł,
ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Kochani, wydaje mi się, że treść, może to jest złe słowo, że wydaje mi się, jestem pewien, że ta treść czwartego przykazania stoi w zupełnej sprzeczności wobec tego przykazania, którego myśmy się nauczyli, tak jak już powiedziałem wcześniej. Jeśli możemy ruszyć troszkę pamięcią, to brzmi ono w taki sposób. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. Prawda? Otóż ja nie znajduję czegoś takiego w Biblii. Czwarte przykazanie brzmi tak, jak żeśmy je przed chwilką przeczytali. Zastanawiam się, dlaczego wszystkie przekazania, które do tej pory rozważyliśmy, więc trzy i dzisiaj czwarte, dlaczego one zawsze brzmią inaczej niż w Biblii? Zawsze było coś inaczej. Czy to jest ludzka pycha? Czy może niezrozumienie ludzkie? Albo ludzka chęć poprawiania po Bogu? Nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że Bóg na tyle dobrze to wszystko uczynił, że naprawdę nie mamy. My, którzy jesteśmy glinianym naczyniem, którzy się mylimy, nie mamy prawa nic poprawiać. Z drugiej strony zastanawiałem się, dlaczego ustanowiono takie przykazanie właśnie. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. Pomyślałem sobie choćby z tej strony, ponieważ to ma warunki historyczne, pewne warunki historyczne, ale choćby z tej strony, że dla Kościoła to było bardzo wygodne, ponieważ ustanawiając takie przykazanie, pamiętaj, aby dzień święty święcić, rodzą się dwa pytania, na które nie ma odpowiedzi. Po pierwsze, który dzień jest święty? Po drugie, jak święcić ten dzień? A to z kolei otwiera szeroko furtkę dla Kościoła, aby ustanawiać święta, jakiekolwiek święta, i ustanawiać sposób ich święcenia. I dlatego do kościołów weszło mnóstwo świąt i sposobów na święcenie tych świąt, które się kompletnie nie zgadzają z Bożym Słowem. Często nawet są absolutnym zaprzeczeniem Bożego Słowa. Często te święta są związane z jakimś okultyzmem nawet. To jest karygodne, to jest nie do zrozumienia. Ale tak właśnie działa człowiek. Człowiek, który chce poprawić coś po Bogu, wpada w pułapkę, wpada w wielką dziurę, z której nie ma wyjścia. Więc brzmi to przykazanie właśnie w taki sposób. Nie będę tego jeszcze raz czytał. Mam nadzieję, że zapamiętaliście treść i macie je przed oczami teraz. Z tego przykazania rodzą się jakby dwie nauki. Po pierwsze, pamięć o dniu sabatu i w tym pierwszym fragmencie było ze względu na akt stworzenia. Pamiętacie? Pan Bóg powiedział, pamiętaj o dniu sabatu, jakaś tam treść była i na końcu, ponieważ w sześciu dniach Bóg stworzył niebo i ziemię, wszystko, co ją napełnia, a w siódmym dniu Bóg odpoczął. A za drugim razem czytamy zupełnie coś innego. Przestrzegaj sabat ze względu na to, że byłeś w Egipcie jako niewolnik. I Pan Bóg mocną ręką swoją wyciągnął cię stamtąd, dlatego przestrzegaj sabat. A więc są jakby dwa warunki, dwie nauki płynące z tej treści. Czym był sabat? Czym był sabat? Albo skąd wzięło się to słowo sabat? Skąd ono pochodzi? Czym był? Szabat z języka hebrajskiego oznacza dosłownie przestać odpocząć. Przestać odpocząć. Kiedy w Bożym Słowie pojawiało się słowo szabat, oznaczało wypoczynek, odpoczynek, przestanie, zaprzestanie jakiegoś działania. I dlatego, kiedy mówimy o dniu sabatu, nigdy nie mówimy o sobocie. Nigdy nie mówimy o sobocie, ale mówimy o dniu odpoczynku. To jest bardzo ważne. Ktoś kiedyś powiedział, że nawet gdyby według kalendarza liczyć sabat, to nigdy nie wyjdzie sobota.
Gdyby tak połączyć ten kalendarz, tak jak to robią Żydzi z naszym, nigdy nie wyjdzie sobota. A więc sabat to nie jest w naszym pojęciu, w ogóle nie powinniśmy w ten sposób myśleć, raczej myślmy w ten sposób, że sabat to dzień odpoczynku, dzień odpocznienia, dzień wytchnienia, dzień zaprzestania, dzień odpoczynku. Sabat pojawia się już przed dekalogiem. Okazuje się, że ta historia, druga księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 21 wiersz do 30, mówi o czymś bardzo, bardzo ważnym. Dla mnie jest to informacja bardzo ważna, ponieważ w ten sposób dowiaduje się, że sabat to nie było coś nowego dla Izraela w momencie, kiedy został on nadany na górze Synaj przez Boga. Pan Bóg, kiedy powiedział albo przekazał Mojżeszowi w przykazaniu: pamiętaj o sabacie, Mojżesz dobrze wiedział, o jakim sabacie Pan Bóg mówi. Dlatego Pan Bóg powiedział: pamiętaj o nim. Nie mówił tam dalej, jak on dosłownie ma wyglądać, chociaż jest tam pewien opis, ale mówi: pamiętaj o sabacie. Skąd miał pamiętać? Otóż właśnie z tego miejsca. W tym miejscu po raz pierwszy pojawia się słowo sabat. Zbierali to, co rano. Właśnie chodzi o mannę. Każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, to pniało to. Szóstego dnia zbierali pokarm w dwójnasób. Po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich: tak powiedział Pan, jutro będzie, co będzie? Wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu. Zanim zacznę dalej czytać, zauważcie, że ta historia ma miejsce jeszcze przed nadaniem dekalogu, przykazań. A więc już Izrael jest zaznajomiony z systemem, z tym zarządzeniem Bożym o sabacie, o dniu wypoczynku, o dniu fizycznego odpocznienia i o dniu poświęconym dla Panu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz. I nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz: zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. Ale ta sytuacja jest bardzo zabawna w tym momencie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać. Lecz nic nie znaleźli. Ta przekora ludzka zawsze gdzieś tam się chce wybić. Mimo tego, że Bóg coś mówi, zawsze człowiek próbuje skracać sobie drogę. I rzekł Pan do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia 7. To, co jest tak najbardziej wymowne w tym fragmencie, to, że dzień sabatu ukazany został w tym momencie jako dzień wypoczynku, dzień odpoczynku po całym trudzie wędrówki, być może tygodniowym, po całym trudzie pracy. To miał być dzień wytchnienia dla ludzi, dzień troszkę podreperowania swoich sił, regeneracji, ale także dzień poświęcony Panu. Chociaż Bóg był z nimi każdego dnia, objawiał się wśród nich w obłoku w ciągu dnia, w słupie ognia w ciągu nocy, to jednak Bóg życzył sobie, że jeden dzień w ciągu całego tygodnia mają poświęcić na szczególną relację z Nim, na szczególne szukanie Go, na wytchnienie, na odpoczynek. Sabat stał się znakiem przymierza. To, o czym teraz powiem, jest bardzo istotne, ponieważ
Znak przymierza dotyczy szczególnej grupy ludzi. Druga księga Mojżesza, 31 rozdział, 13-17, mówi tak. Powiedz synom izraelskim, zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęca. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. 6 dni będzie się pracować, ale w dniu 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich, uwaga, jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki. Chcę, abyśmy to bardzo mocno i bardzo uważnie zapamiętali. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia 7 odpoczął i wytchnął. Okazuje się, że sabat jest znakiem przymierza między Izraelem a Bogiem, między Bogiem a Izraelem. Bóg ustanowił sabat jako wizytówkę, jako znacznik, jako marker, który miał odznaczać ten naród wobec wszystkich innych. To Izrael, świętując sabat, miał być znany z tego powodu jako Boży lud. Ale Boże Słowo mówi, że istnieją dwa przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. Drugim przymierzem jest przymierze poprzez obrzezanie. Poprzez obrzezanie. A więc jest to drugi znak przymierza, tożsamy, mający inne znaczenie, ale na równi traktowany. Pierwsza księga Mojżesza, 17 rozdział, od 10 do 13. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Brzmi prawie podobnie. To znaczy podobnie brzmi, tak? Prawie tak samo. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Więc jest to drugie przymierze Boga z Izraelem. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego, obrzezany ma być, zarówno urodzony w domu twoim, jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. Okazuje się, że obrzezanie było przymierzem, które określało naród, ale dotyczyło osobistej jakby relacji z tym narodem izraelskim, ponieważ działo się to na ciele. A sabat był przymierzem, które zawarł Bóg z narodem. Jako naród mieli święcić ten sabat. Ale są to dwa rodzaje przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. Na to trzeba zwrócić uwagę, to należy zapamiętać, mówiąc o sabacie. W jaki sposób przestrzegali sabat Izraelici? Otóż jest to lista zakazów, nie wszystkich, ale jakaś część. Zakaz zbierania manny w tym dniu. Nie można było zbierać manny, o tym mówiliśmy przed chwilą. Tak samo nie można było gotować potraw. Potrawy, może z historii, albo gdzieś tutaj z naszego podwórka, potrawy gotowane były dzień wcześniej i w specjalnych takich pomieszczeniach w piecu były zostawiane na następny dzień, żeby nie ostygły. Więc tylko po to, żeby nie przekroczyć tego przykazania. Zakaz rozniecania ognia. Nie wolno było w tym dniu rozniecić ogień. Zakaz prac na roli. Zakaz zbierania drzewa. Zakaz uprawiania handlu. Zakaz noszenia ciężarów.
zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy, już to tak bardziej ogólnie, i zakaz wychodzenia z domu. Otóż to przykazanie albo przestrzeganie sabatu było karane śmiercią. Człowiek, który świadomie przekroczył sabat, musiał liczyć się z tym, że jego życie będzie stracone. To było bardzo surowe przykazanie. Ale oto dochodzi do, na przestrzeni lat, szczególnie za czasów babilońskiej niewoli, dochodzi do tak zwanej faryzejskiej przesady. Dochodzi do momentu, kiedy faryzeusze tak bardzo zaczęli interpretować to przykazanie, dodawać do tego różne ustawy, dodawać różne zajęcia, których nie wolno było robić, że po prostu przestrzeganie tego przykazania, prawa, stało się niemożliwością. W tym oto czasie zaczęła się system synagog, a więc spotykali się Żydzi w synagogach, zastępując sobie w jakiś sposób społeczność w świątyni, i tam zaczęli szukać Boga, zaczęli rozważać Boże Słowo, i właśnie doszło do tej sytuacji, że nastało jakby apogeum hipokryzji, religijności i absolutnej przesady, jeśli chodzi o Boże przykazania. Hipokryzja, dlaczego o tym mówię? Ponieważ związana jest bardzo z religią. Religia ma wiele słabych punktów, a jednym z nich jest to, że człowiek religijny wymaga od innych czegoś, czego sam nie robi. To jest jedno z największych słabych, jak to powiedzieć, z najbardziej słabych punktów religijności. To właśnie czynili faryzeusze. Często tak bardzo chcieli być święci, że sami nie dochowywali przykazań, a wymagali w bardzo surowy sposób tego od innych. Przecież apostoł Piotr, stając na środku soboru w Jerozolimie, stając jako jeden ze wszystkich i tłumacząc jakby ten problem obrzezania, powiedział jedno zdanie, które wypływa ze szczerego, nawróconego serca. Że ani my, ani nasi ojcowie nie mogliśmy dochować wierności, jeśli chodzi o prawo. Więc to mówił nawrócony Żyd, który wiedział, że te prawa nie dało się po prostu wykonywać. Powstało tradycja żydowska, więc Talmud, która to troszkę komicznie brzmi, ale zaczęła jakby interpretować przykazania Boże w celu ułatwienia ich przestrzegania. Co mam na myśli? Otóż dam taki przykład, dość komiczny. Istnieje takie prawo, że w sabat nie wolno iść dalej niż na dzień drogi. Nawet liczy się kroki, ile ktoś przebył, żeby czasem nie przestąpić tego prawa. Ale Żydzi zrozumieli, że jeśli ta podróż odbywa się na wodzie, to można ominąć to prawo. Także takie, wiecie, śmieszne sposoby na omijanie tych niezwykle ciężkich praw związanych z sabatem. No choćby takie oto przykłady. Nie może zapalić, zgasić światła, nie wolno poruszać się po schodach, nawet windy nie działają w tym dniu. Także no takie różne, przeróżne, dosyć komiczne, ale jakże poważne dla nich przepisy powstały na bazie właśnie sabatu. I to zdanie, które teraz powiem, jakby określa całą tą problematykę. Człowiek stał się niewolnikiem sabatu. Doszło do momentu, że człowiek stał się niewolnikiem sabatu, wierząc w Boga, który daje wolność. To jest po prostu kompletny kontrast i nieporozumienie. A więc jak Pan Jezus traktował sabat? W jaki sposób On traktował sabat? Ponieważ Pan Jezus, to jest niezwykłe, przychodzi do Izraela, rodzi się w momencie, kiedy jakby nastała kulminacja prawa żydowskiego, prawa faryzejskiego. To było to apogeum konsekwentnego oczekiwania na wykonywanie prawa przez faryzeuszy i uczonych i innych arcykapłanów. Także przychodzi w takim momencie kulminacyjnym.
I to, co Pan Jezus robi, to przywraca sabatowi jego prawdziwe znaczenie, jego prawdziwy blask. O tym za chwilę powiem. Oczyszcza sabat, czasem bardzo kontrowersyjnie, z ludzkich dodatków. W czasie sabatu Pan Jezus 7 razy uzdrawia chorych. Historia łamania kłosów albo zrywania kłosów przez uczniów jest bardzo wymowna. Przeczytajmy sobie ją w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, od 1 do 8 wiersza. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny? On i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Pozwolę sobie powiedzieć tak, jeśli Syn Człowieczy jest Panem sabatu, to ja chcę Go naśladować w Jego zrozumieniu sabatu. Jeśli On jest Panem sabatu, to On wie, jak Go się świętuje, a nie ludzie. Okazuje się, że Pan sabatu, Pan Jezus rozumie sabat inaczej niż faryzeusze. Zupełnie inaczej. I druga historia Pana Jezusa, która była związana z sabatem, może bardziej znana. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. Ewangelia Jana, 5 rozdział, od 1 wiersza. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na, aż mi się chce tutaj powiedzieć, na sabat, na wytchnienie, na odpocznienie, czekali na swój własny, osobisty sabat, na poruszenie wody. Od czasu do czasu zastępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Tak się zastanawiam, ja nawet tyle nie mam lat, on tyle chorował. Także jakiś to jest wielki czas. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie i wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł im: wejdź łoże swoje i chodź. Kochani, to robi religijność z człowiekiem, że drugi człowiek nie może cieszyć się z radości innego człowieka, ale już przytacza mu prawo, wobec którego źle czyni. Przecież to musiała być niezwykła radość. Od 38 lat ten człowiek po raz pierwszy stanął na nogach. Niesamowite. A jednak znaleźli się ci, którzy oskarżali go o to, że w sabat nosi łoże. Ale to ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Chciałoby się powiedzieć, nikt w Izraelu ten dzień nie święcił sabat w lepszy sposób jak ten uzdrowiony. Nie było takiej osoby. Ponieważ doznał ukojenia, ponieważ doznał wytchnienia, nagle wstąpiła do niego radość. Odpoczął po tych 38 latach tego więzienia. Odpoczął ze swoich trudów. Miał w końcu upragniony sabat. Kochani, ludzkie potrzeby są ważniejsze niż ceremonialne obrzędy. Uwalnianie ludzi Pan Jezus przyrównał do uwalniania zwierząt. Kiedy Pan Jezus był krytykowany,
odpowiadał tak. Czy ty w dniu sabatu nie uwolniłeś swojego osła, a więc nie odwiązałeś sznura, który go trzymał? To dlaczego ja nie mogłem uwolnić tej córki, która była dręczona przez ileś tam lat przez diabła, tak? A więc Pan Jezus był zainteresowany tym, aby przynieść człowiekowi upragnione odpocznienie, upragniony sabat. Idea sabatu to nie rygor przestrzegania, ale chwała dla Boga, wypełnianie Bożej woli. W innym miejscu Pan Jezus powiedział tak: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie, sabat, odpocznienie. Tak brzmi to słowo. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. A więc tak wyglądała sceneria Izraela. Tak wyglądało właśnie zrozumienie sabatu w Izraelu. Pan Jezus, jak czytamy Boże Słowo, stał w kompletnej walczył z tą ideą sabatu, którą mieli faryzeusze. Był krytykowany. To był kontrast, jego postawa, a postawa faryzeuszy. Żydzi jednak, jak jeden przełożony synagogi powiedział, nakazywali, aby ludzie nie przychodzili do Jezusa w dniu sabatu, ale w 6 dni. A Pan Jezus wzywa: przyjdźcie do mnie, bez względu na czas, bez względu na osobę, bez względu na okoliczności, przyjdź do mnie, dam ci sabat, dam ci ukojenie. To jest właśnie ta myśl, ponieważ religia zawsze oddala od Boga. Religia zawsze oddala od Boga. Człowiek nie powinien być religijny, nie może być religijny. Czy chrześcijanie powinni święcić sabat? Więc mając to tło historyczne, jak to wyglądało w Izraelu, mając to przeświadczenie, do jakiej przesady doszli Żydzi, czy chrześcijanie według Bożego Słowa, ponieważ na nim się opieramy, mają święcić sabat? Przeszukajmy Boże Słowo w paru wierszach, raczej ono samo nam dzisiaj odpowie. Już prorok Ozeasz mówi w 2 rozdziale, 13 wierszu: i położę kres wszelkiemu jej weselu, jej świętom, jej nowiom, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom. Już ten starotestamentowy prorok Ozeasz zapowiada czasy, w których sabat nie będzie miał znaczenia w tej formie, w której trwał. Zapowiada czasy, w której sabat będzie jakby zniesiony, kiedy nastanie nowy porządek. I oto Jeremiasz powiada coś bardzo wymownego. Pamiętajmy, że sabat był znakiem przymierza. Znakiem przymierza między Bogiem a Izraelem. Tak jak obrzezanie, znakiem przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem. I Jeremiasz mówi tak: oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Jakie to przymierze zawarł Bóg z ich ojcami? Poprzez obrzezanie i poprzez sabat. Oto prorok Jeremiasz mówi: nowe przymierze zawrę z domem izraelskim. Na nowych warunkach. Zupełnie nowe, nie takie, jakie było. Jak ono brzmi dalej? Chociaż, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. A więc nowe przymierze. Przymierze, które będzie miało inne znaczenie. My wiemy, że to przymierze dokonało się na krzyżu. To przymierze w kielichu, we krwi, o którym Pan Jezus mówił. To przymierze
o tym przymierzu prorokował Jeremiasz. O przymierzu, które Pan Bóg zawarł przez Syna Jezusa Chrystusa z nami, ze swoim ludem. Kochani, co Nowy Testament mówi, a więc co apostoł Paweł mówi w swoich listach o sabacie, o przestrzeganiu sabatu? Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Okazuje się, że nikt nie ma prawa sądzić człowieka z powodu sabatu, czy go przestrzega, czy nie przestrzega. A więc człowiek jest wolny od takiego rodzaju sądu. Nie wolno nam sądzić ludzi za to, że przestrzegają sabat, albo za to, że nie przestrzegają sabat. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. A rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To taki przykład z drzewem. No, jest drzewo, jest cień. Cień jest cieniem drzewa. Jeśli chcemy popatrzeć, jak wygląda prawdziwe drzewo, nie patrzymy na cień, ponieważ on ma jeden odcień, szarości. Ale jeśli chcemy zobaczyć, jakie drzewo ma liście, jak te liście wyglądają, jak wygląda kora, jak wygląda to drzewo, jaki jest owoc tego drzewa, patrzymy na drzewo. Tak też jest z tym, tak jest z sabatem i z Chrystusem. Chrystus jest rzeczywistością, a sabat był pewnego rodzaju zapowiedzią tej rzeczywistości. Cieniem tylko, jak powiada apostoł Paweł. W innym miejscu, w liście do Galacjan, w 4 rozdziale, od 9 do 10, napisane jest tak. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów? Co jest tym słabym i nędznym żywiołem, o którym mówi apostoł Paweł? Którym ponownie jak dawniej służyć chcecie. A więc to jest to. Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Mówi tu o przestrzeganiu dni, miesięcy, pór roku i lat. A więc też chodzi o sabat, o zachowywanie sabatu. Więc jeśli zgodzimy się z apostołem Pawłem, to świętowanie sabatu to jest powrót do nędznych żywiołów. Tak mówi apostoł Paweł. I ja mam zamiar się z nim zgodzić. List do Rzymian mówi w ten sposób, 14 rozdział. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jeżyna jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Teraz uwaga. Jeden robi różnicę między dniem a dniem. A więc jeden upiera się przy sabacie, drugi upiera się przy niedzieli, jeszcze inny upiera się przy wtorku czy przy czwartku. Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo, tak mówi apostoł Paweł. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. A jednak apostoł Paweł, przyrównuje tego, który czci sabat, który czyni różnicę między dniem a dniem, do człowieka słabego w wierze. W innym miejscu czytamy w liście do już w Dziejach Apostolskich, to o czym mówiłem, apostoł Piotr stanął, już przyspieszając, ponieważ czas nas troszkę goni, apostoł Piotr stanął na środku i mówi, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, do pogan, dając im Ducha Świętego jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. I teraz na to chcę zwrócić uwagę. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Mówi tu dokładnie o obrzezaniu, o prawie żydowskim, ponieważ znalazło się w tym czasie wielu braci spośród Żydów, którzy kiedy się nawrócili, chcieli nakłaniać pogan do tego, aby skoro się nawrócili i uwierzyli w Boga Izraela,
i w Zbawiciela Izraela, w Mesjasza, powinni przystąpić do pełnienia tych praw, które są w zakonie. A więc dać się obrzezać, święcić sabaty, święta i tak dalej. Razem z tym chciałoby się powiedzieć, kto czci sabat, niech też da się obrzezać. Ponieważ to jest to samo. Ponieważ to jest jakby, to jest prawo żydowskie. Jeśli chcesz czcić sabat, daj się obrzezać. Ponieważ bądź konsekwentny, tak by się chciało powiedzieć. Psalm 118, i do tego zmierzam, mówi coś bardzo wymownego. Kamień, który odrzucił budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. O jakim dniu, Pan, o jakim dniu mówi Dawid? O jakim dniu powiada Dawid? Mówi o dniu Pańskim, w którym... Dzień, który Pan uczynił, dzień Pański, w którym Pan Jezus zmartwychwstał, zapowiadając ten dzień. Ale jeszcze zanim będziemy omawiać ten dzień Pański, chciałbym jakby sprecyzować i podsumować tą naukę Nowego Testamentu. Otóż Nowy Testament nigdzie, w całym Nowym Testamencie, nigdzie nie znajdziemy nakazu czczenia sabatu. Nigdzie tego nie ma w Nowym Testamencie. Wszystkie przykazania, które będziemy omawiać i które już omówiliśmy, są powtórzone w Nowym Testamencie z wyjątkiem czwartego. Pierwsi chrześcijanie z pogan nigdy nie czcili sabatu. O tym też powiem za chwilę. Nawet Żydzi, którzy uwierzyli, chodzili w sabat do synagogi tylko po to, jeśli czytamy Biblię, zauważymy to, tylko po to, aby znaleźć tam sporą grupę ludzi, którzy w tym czasie będą chcieli słuchać Bożego Słowa. Znaleźli okazję do tego, aby głosić Chrystusa. Chodzili w sabat do synagogi po to, aby głosić Chrystusa. O tym zresztą mówił dzisiaj brat Bogusław o apostole Pawle, który wybrał się do synagogi w sabat, aby zwiastować tam Ewangelię. Dzień Pański, a więc pierwszy dzień po sabacie. Pierwszego dnia tygodnia Pan Jezus zmartwychwstał. Tak jest napisane. Pierwszego dnia po sabacie wstąpił do Ojca, aby ogłosić zwycięstwo. Ukazał się Marii Magdalenie. W mocy zmartwychwstałego ciała w pierwszy dzień po sabacie ukazał się uczniom. Tchnął na nich ducha w pierwszy dzień po sabacie. Przekazał im tą bardzo doniosłą misję właśnie w pierwszy dzień po sabacie. Objawia się uczniom w drodze do Emaus i łamie z nimi chleb w pierwszy dzień po sabacie. Tydzień po tym wydarzeniu znowu pojawia się wśród uczniów właśnie w pierwszy dzień po sabacie. Pięćdziesiątnica, więc wylanie Ducha Świętego, następuje w pierwszy dzień po sabacie. W tym dniu także powstaje Kościół. Pierwsi chrześcijanie, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, w 6 i 7 wierszu, zgromadzali się pierwszego dnia tygodnia, więc pierwszy dzień po sabacie, na łamanie chleba. Apostoł Paweł polecił zbierać ofiary na potrzeby świętych pierwszego dnia po sabacie. Pierwszy dzień po sabacie nazwany jest przez apostoła Jana na wyspie Patmos dniem Pańskim, kiedy to miał to wspaniałe przeżycie oglądania Pana Jezusa. Ignacy, uczeń apostoła Jana, powiada tak. Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei i nie zachowują już sabatu, pisał o tym w 70 roku po Chrystusie, ale obchodzą Dzień Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć także i nasze życie wzeszło jak słońce. Wspaniała to jest nowina. Amen. Kochani, jak przestrzegać zatem czwarte przykazanie? Ponieważ nie wolno nam go unicestwić, usunąć. Czwarte przykazanie, skoro wiemy, że sabat nie obowiązuje nas, mówi jednak o czymś bardzo ważnym. Mówi przede wszystkim o odpoczynku, o wytchnieniu, o odpocznieniu, które Bóg przygotował w swoim planie. Człowiek dla swojego dobra powinien odpocząć, powinien wypocząć, powinien nabrać energii.
A więc jeden dzień odpoczynku. Po drugie, ten dzień to dzień, w którym Boży lud powinien się zgromadzić w celu wspólnej modlitwy, czytania Bożego Słowa i uwielbiania Boga. To jest dzień, który dał nam Pan, chciałoby się śpiewać. A więc to jest ten dzień. Po trzecie, tak jak psalmista mówi, powinniśmy w tym dniu szczególną uwagę zwrócić na zbawienie, na radość ze zbawienia, na radość z nowego życia. Po czwarte, powinniśmy umieć dokonać właściwego wyboru pomiędzy pracą a społecznością z Bogiem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele jest przecież zawodów, które muszą, choćby w ten dzień, w którym my się zgromadzamy w niedzielę, muszą pracować. No choćby lekarze, choćby policjanci, strażacy. Wielu jest przecież chrześcijan w tych zawodach. Ale apostoł Paweł, przypominam o tym fragmencie, mówi, nie wolno nam sądzić kogokolwiek z powodu rozróżniania dnia lub dnia, więc z powodu tego, jaki dzień kto pracuje, a jaki dzień kto ma wolny. Jeśli komuś wypada niedziela pracująca, to według tego przykazania powinien sobie zagospodarować, wygospodarować jeden dzień w tygodniu, w którym odpocznie, aby to słowo zachować, aby to przykazanie zachować. Nie sposób jest przecież w dzisiejszych czasach zawsze niedzielę mieć wolną. Nie sposób jest. Nie sposób jest tak funkcjonować. Ale powinniśmy jako chrześcijanie pamiętać o jednym dniu, w którym wyciszymy się, w którym odpoczniemy, w którym wytchniemy od naszej pracy, w którym załadujemy na nowo swoje siły. Ale też jakby na to chcę zwrócić uwagę. Nie powinniśmy też innych osądzać i wskazywać palcem i mówić wręcz tak, czemu ty pracujesz w niedzielę? Przecież jest przykazanie, pamiętaj, aby dzień święty święcić. Po pierwsze, nie ma takiego przykazania. Po drugie, nie mamy sądzić ludzi innych z powodu dnia. A więc to jest nasze osobiste podejście do tego przykazania, ale tak jak mówię, powinniśmy wedle tego przykazania wygospodarować jeden dzień na społeczność, szczególną społeczność z Bogiem. Bóg jest z nami zawsze, tak jak był z Izraelem na pustyni, ale polecił im jeden dzień szczególnie na społeczność z Bogiem. Kochani, dwa ostatnie fragmenty na koniec. List do Hebrajczyków 4:9-11. Powiada autor w ten sposób. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich. Jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Mówi o Chrystusie Jezusie. Kochani, dla nas, dla ludzi, którzy żyją w Nowym Testamencie, Pan Jezus jest wyczekanym sabatem. Pan Jezus jest wyczekanym sabatem. On, tak jak już starałem się to wyjaśnić, przyszedł wyjaśnić ludziom, czym jest sabat i przyszedł zachęcić wszystkich, tak jak to jest w tym fragmencie na ścianie, aby przyszli do Niego, a On da im sabat, a On da im ukojenie, a On da im odpocznienie. To jest ten dzień sabatu. Jeśli chcemy zwracać uwagę na cienie rzeczy przyszłych, to róbmy to według swojego przekonania. Ale jeśli chcemy żyć w zgodzie z Bożym Słowem, to sabat jest tylko cieniem Chrystusa. Jest tylko cieniem, a rzeczywistością jest Chrystus. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Tym sposobem dobiegliśmy do końca pierwszej tablicy dekalogu. Ponieważ pierwsza tablica dekalogu traktuje o relacji Boga z ludźmi albo ludzi z Bogiem. Pamiętacie, ta pionowa belka określała stosunek ludzi do Boga. Na tym kończymy pierwszą tablicę dekalogu. Od następnego razu zaczniemy omawiać drugą tablicę dekalogu, a więc
przykazania, które traktują o relacji z bliźnim. Pierwszym z nich będzie relacja dzieci-rodzice. I na to serdecznie już teraz zapraszam. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, a taka myśl na koniec mi się pojawiła, że to odpocznienie, które Pan Jezus nam oferuje, to ukojenie i ten pokój duszy nie są w stanie zastąpić żadne ceremonialne obrzędy. To tylko na chwilę może pomóc, ale ten pokój, to odpocznienie, które daje nam Chrystus Jezus, jest tak cenne, tak wartościowe, nie da się tego zastąpić w żaden inny sposób. Więc starajmy się usilnie wejść do tego odpocznienia. Amen.